Lecimy na piękną wyspę po Sycylii i Sardynii, trzecią co do wielkości wyspę Morza Śródziemnego. Z klifowym wybrzeżem, pięknymi plażami, bogatą historią sięgającą czasów neolitycznych, szóstego tysiąclecia przed naszą erą. Wyspa za sprawą Afrodyty nazywana jest Wyspą Miłości. W górach jeszcze w kwietniu można szusować na nartach, by w tym samym dniu wylegiwać się na plaży przy ciepłym Morzu Śródziemnym. Na wyspie tej znajduje się wiele klasztorów. Najważniejszy to klasztor Kykos, położony w górach Trodos. Od czasu świętej Heleny koty mają tu swoje prawa, ale o tym w dalszej części zwiedzania wyspy. Na dwóch słonych jeziorach w Limassol i w Larnace w okresie zimowym można zobaczyć flamingi. Szczególnie na wiosnę, gdy wyspa robi się zielona, a temperatury nie są wysokie, zwiedzanie sprawia wielką przyjemność, a zachody słońca pozostają w pamięci na długo. Cztery godziny dojazdu samochodem do Pyrzowic, niecałe trzy godziny lotu i wylądowaliśmy w Pafos na Cyprze. Cypr leży pomiędzy Turcją oddaloną o 70 km na północ oraz Syrią, Libanem i Izraelem leżącymi na wschodzie i południowym wschodzie. Wyspa podzielona jest na cztery części. Republika Cypru to 59,74% terytorium całej wyspy. Turecka Republika Północnego Cypru to 34,85% terytorium uznawanego przez społeczność międzynarodową za tereny Cypru okupowane przez Turcję. Pozostałe dwie części to dwie bazy brytyjskie, Akrotiri i Dekalia oraz tak zwana zielona linia, graniczna strefa pomiędzy północą i południem. W tym hotelu spędzimy 7 nocy. Znajduje się on niedaleko Grobów Królewskich i Pafos, w klimatycznej okolicy, przy niewielkiej zatoczce z piaszczystym wejściem do morza. Przesiadka do samochodu z kierownicą po prawej stronie i wyruszamy na zwiedzanie. Na początek półwysep Akamas i okolice. Coral Bay to popularny ośrodek turystyczny w gminie Peja, 11 km od Pafos. Wybrzeże charakteryzuje się skalistymi cyplami, jaskiniami morskimi. Sama plaża to 600 metrów półksiężycowego, brązowo-białego piasku ograniczonego parą wapiennych cypli. Grudnia 2011 roku z portu w Limassol wypływa frachtowiec Edro 3 z ładunkiem płyt gipsowo-kartonowych, obiera kurs na wyspę Rodos. Pogoda jest sztormowa i w błyskawicznym tempie pogarsza się. Już 10 mil od Pafos wzburzone morze spycha statek, który dryfując uderza w skały i osiada na mieliźnie. Statek powstał w roku 1966 w Norwegii, mierzy 83 metry i pływał pod banderą Sierra Leone. Początkowo były plany odbudowy, jednak zrezygnowano z tego ze względów ekonomicznych. W ten sposób stał się on atrakcją turystyczną. Na wybrzeżu wioski Peja znajdują się niezwykłe jaskinie.
To wyjątkowe miejsce nie tylko ze względów widokowych, ale również biologicznych. Jaskinie te są domami chronionej foki Monachus monachus. Co roku foki przypływają tu, aby urodzić potomstwo. Mała wioska rybacka Agios Georgios znajduje się w niewielkiej odległości od wioski Peja. Ciekawostką archeologiczną są pobliskie pozostałości starożytnej bazyliki z wciąż widocznymi mozaikami. Na szczycie wzgórza z widokiem na morze znajduje się grecki kościół prawosławny świętego Jerzego. Jesteśmy na przylądku Drepanon, 18 km od Pafos. Agios Georgios Pegeia jest słynnym miejscem pielgrzymek grecko-prawosławnych. Początki miejscowości sięgają czasów wczesnochrześcijańskich. Strategiczne położenie portu sugeruje, że ówczesne Drepanon było ważnym portem dla transportu zboża z Egiptu do Konstantynopola. Miasto rozkwit przeżywało za czasów cesarza bizantyjskiego Justyniana I. Na początku VI wieku, w latach 1952-55, odkryto 3 wczesnochrześcijańskie bazyliki, a pod koniec lat 90. nieufortyfikowaną osadę Justyniana rozciągającą się na Cyplu i zboczach wzgórz. Akamas to cypel i przylądek na północno-zachodnim końcu wyspy. Ptolemeusz opisał go jako gęsto zalesiony cypel podzielony na 2 szczyty wznoszące się na północ. To duży obszar leśny z ławkami, stołami, toaletą. Totalny brak turystów, cisza, spokój, śpiew ptaków. Idealne miejsce na chwilę relaksu. Półwysep nosi nazwę Akamasa, syna Tezeusza. Akamas poślubił córkę Priama, Leodikę, wraz z Diomedesem. Udał się do Troi z prośbą o uwolnienie Heleny. Był jednym z tych, którzy podczas wojny trojańskiej ukryli się w drewnianym koniu. Pod starym drzewem figowym ocienionym przed ciepłym cypryjskim słońcem znajduje się mała naturalna grota. Woda spływa po skale i tworzy małe jeziorko. Legenda mówi, że właśnie tutaj Afrodyta zażywała kąpieli i tutaj poznała swojego kochanka Adonisa. Szlak Afrodyty to 7,5 km trekkingu z przewyższeniem około 300 metrów. Początkowo średnio trudne podejście, by po 40 minutach wejść na płaską trasę wśród drzew i wspaniałej roślinności. Trud podejścia wynagradzają super widoki na zatokę.
Napolis i Las Pafos. Park Narodowy Akamas jest uważany za jedno z najbardziej tajemniczych i opuszczonych miejsc na Cyprze, a Szlak Afrodyty za jedną z najpiękniejszych tras. Końcowe podejście po skałach jest dość strome, ale to już ostatnie metry pod górkę. I w końcu to, po co wspinaliśmy się półtorej godziny. Jesteśmy na najwyższym punkcie trekkingu. Widok jest oszałamiający. Zresztą zobaczcie to sami. Wzdłuż całej trasy podczas schodzenia w dół przed nami mamy widok na północny brzeg półwyspu Akamas z błękitną laguną na pierwszym planie. Ostatni odpoczynek na ławeczce, ostatnie ujęcia z drona i wracamy na parking do naszej różowiutkiej Crazy Piggy. Był to piękny dzień. Wracamy do hotelu. Jutro góry Trodos. Dzisiaj jedziemy w góry. Podobno można tam jeszcze pojeździć na nartach. Trodos to wulkaniczne góry wznoszące się na 1800 metrów nad poziomem morza, a najwyższy Olimp sięga 1952 metrów. Na północnym zachodzie pogórze sąsiaduje z morzem, a jedno z górskich zboczy kończy się aż na półwyspie Akamas. Centralna część gór gwałtownie obniża się ku północy w kierunku niziny i nieco łagodniej na południu w stronę Limassol. Nie są to góry dzikie, w sąsiedztwie wszystkich najwyższych szczytów przycupnęły połączone drogami wioski. Większość tego terenu porośnięta jest sosną alpejską. Rejon ten znany jest ze starożytnych monasterów. Niektóre z nich pochodzą z epoki bizantyjskiej. Malowidła zdobiące ściany klasztorów należą do najlepiej zachowanych i najciekawszych na Cyprze. Wyrzeczenie się wartości doczesnych przejawiało się ascezą i życiem w samotności, ale już w VII wieku na Cyprze zaczęły powstawać pierwsze wspólnoty monastyczne. Niewiele dawnych klasztorów przetrwało, większość z tych, które można oglądać obecnie, powstała w XII i XIII wieku dzięki królewskim nadaniom. W średniowieczu wspólnoty monastyczne liczyły około 400 osób, jednak pod koniec XIX wieku w klasztorach
klasztorze Kykos pozostało jedynie 90 mnichów. Dzisiaj, mimo wielu udogodnień, takich jak elektryczność, kanalizacja, w klasztorach żyje niewielu mnichów. Najstarsi z nich powątpiewają w autentyzm i żarliwość wiary współczesnych Cypryjczyków. Pomimo tych obaw, mnisi gorąco wierzą w przetrwanie swoich wspólnot, nadal żarliwie się modlą i zajmują się pracą w polu, produkcją konfitur i pszczelarstwem. Monaster, w którym się znajdujemy, został założony w 1152 roku przez mnicha Ignatiusa. Historia monasteru jest burzliwa. W 1770 roku został całkowicie zniszczony przez Turków w odwecie za krnąbrne zachowanie mnichów, którzy jawnie manifestowali swoją sympatię wobec greckich powstańców. Budynki, które możemy oglądać dzisiaj, wzniesiono w XVIII wieku. Znaczną część monasteru zniszczył pożar w 1967. Wkrótce go jednak odbudowano. W 1956 roku monaster był miejscem dramatycznych wydarzeń. Dwóch przebranych w mnisze szaty ludzi zastrzeliło opata, którego niesłusznie posądzono o zdradę dwóch członków EOK. W klasztornym kościele znajdują się cenne ikony, z których najbardziej znana jest pochodząca z XVIII stulecia ikona pokryta srebrną blachą. Kościół Cypru to autokefaliczny kościół prawosławny obejmujący swoją jurysdykcją Cypr. Jego obecnym zwierzchnikiem jest arcybiskup Nowej Justyniany i całego Cypru, Chryzostom II, zaś funkcję katedry pełni sobór świętego Jana Teologa w Nikozji. To największy monaster na Cyprze, położony na wysokości 1318 metrów nad poziomem morza i otoczony sosnowym lasem. Monaster został założony przez pustelnika Izajasza w 1100 roku za panowania cesarza Aleksego Komnena, który z wdzięczności za wyleczenie córki ofiarował Izajaszowi ikonę z wizerunkiem Matki Boskiej. Była to jedna z trzech ikon namalowanych przez świętego Łukasza, które znajdują się na Cyprze. Od wielu stuleci nikt nie widział świętego wizerunku, ponieważ jest zakryty srebrną blachą. Miejscowi utrzymują, że obraz ma moc sprowadzania deszczu. Pomimo boskich mocy, jakie przypisuje się obrazowi, monaster wielokrotnie padał ofiarą pożaru. W 1365 roku na miejscu doszczętnie spalonego budynku wzniesiono drewnianą konstrukcję, którą w 1542 spotkał podobny los w roku 1751 i 1831. Pożar ponownie strawił budynki monasteru. Ikonę za każdym razem cudownie udawało się uratować. Monaster jest jednym z najbogatszych i najsłynniejszych w całym świecie prawosławia. Pielgrzymi zostawiają tu dary i pieniądze. Monaster nabył prawa własności do ziem w Azji Mniejszej, Grecji, a nawet Rosji. Dzisiaj dochody mnichów pochodzą wyłącznie z... Thank you.
Wjeżdżamy w okolice najwyższej góry Trodos. Pojawia się coraz więcej śniegu i temperatura na zewnątrz jest znacznie niższa. Góra Olimp jest najwyższym szczytem Trodos i wznosi się na wysokość 1952 metry nad poziomem morza. Zimą szczyt okrywa warstwa śniegu grubości 2 do 3 metrów, który wraz z nadejściem lata szybko topnieje. Wierzchołek jest gładką kopułą z rzadka porośniętą roślinnością. Potężne sosny, cedry i dęby rosną nieco niżej. Gdy widoczność jest dobra, ze szczytu można dojrzeć zarys wybrzeża Turcji. Małe jeziorko, las, ławki, cisza i spokój. Czas na odpoczynek i podwieczorek w plenerze. Dzisiaj dzień wysokich gór i monasterów. Dojeżdżamy do trzeciego tego dnia. To klasztor Troditisa. Był to ostatni punkt zwiedzania w dniu dzisiejszym. Do hotelu wróciliśmy wraz z zachodem słońca. Dzisiaj dzień historii i archeologii. Na początek groby królewskie. Grobowce królewskie to imponująca nekropolia. Została zbudowana w okresie helenistycznym w III wieku przed naszą erą, aby zaspokoić potrzeby nowo założonego Neopafos. Jej nazwanie wiąże się z pochówkami królów, gdyż instytucja królewska została zlikwidowana w 312 roku przed naszą erą, ale raczej z imponującym charakterem pomników grobowych. Groby królewskie były miejscem pochówków wyższych urzędników administracyjnych i wybitnych osobistości. Nekropolia była nieprzerwanie wykorzystywana jako miejsce pochówku w okresie helenistycznym i rzymskim, III wiek przed naszą erą. Do początku IV wieku naszej ery. Istnieją wystarczające dowody na poparcie faktu, że pierwsi chrześcijanie również wykorzystywali to miejsce do swoich pochówków. O istnieniu tego miejsca wiedział już od końca XIX wieku Luigi Palma di Cesnola, włosko-amerykański żołnierz, dyplomata i archeolog amator. Był konsulem Stanów Zjednoczonych w Larnace i pierwszym dyrektorem Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To on dotkliwie splądrował grobowce. W latach 1915-16 ówczesny kustosz Muzeum Cypryjskiego odkopał niektóre grobowce w szybach, podczas gdy honorowy kustosz Muzeum w Pafos rozpoczął prace porządkowe w kilku innych grobowcach w 1937 roku. Jednak dopiero w 1977 systematyczne prace wykopaliskowe podjął Departament Starożytności, który ujawnił 8 dużych zespołów grobowych. Thank you.
Większość grobowców charakteryzuje się podziemnym, wentylowanym, prostokątnym atrium z perystylem całkowicie wyrzeźbionym w naturalnej skale. Kolumny lub filary w stylu doryckim podtrzymywały portyki, które otaczały atrium. Wydaje się, że pierwotne ściany pokryte były freskami, choć dziś zachowały się jedynie niewielkie fragmenty. Charakterystyki architektoniczne grobowców bezpośrednio wiążą je z hellenistycznymi prototypami z Aleksandrii, Delos czy Pergamonu. Park archeologiczny Neopafos to kompleks archeologiczny obejmujący ruiny starożytnego greckiego i rzymskiego miasta zlokalizowanego w pobliżu portu współczesnego miasta Pafos. Są to pozostałości willi zbudowanej pod koniec II wieku przed naszą erą o powierzchni około 2000 m2, z czego 556 m2 podłóg pokrytych zachowanymi mozaikami ze scenami mitologicznymi, łowieckimi i historycznymi. Wiodącym tematem mozaik jest mit odkrycia i przekazania ludzkości, wytwarzania wina przez Dionizosa. Zbudowany w II wieku ze starannie ociosanych bloków wapiennych, aktualnie odrestaurowany jest miejscem wydarzeń teatralnych i muzycznych. Z datowanej na II wiek agory zachowały się fundamenty czterech portyków otaczających dziedziniec i fragmenty niektórych budynków. Willa Tezeusza, zbudowana w drugiej połowie II wieku na ruinach wcześniejszych domów z okresu helenistycznego i wczesnego okresu rzymskiego. Wiele pokoi i 3 z 4 portyków wokół centralnego dziedzińca pokryte są mozaikami z motywami geometrycznymi. Najstarsza mozaika przedstawia Tezeusza i Minotaura. Datowana jest na sam koniec III wieku lub początek IV wieku. Inna z V wieku naszej ery przedstawia pierwszą kąpiel Achillesa. Odkryto tu jedną z najpiękniejszych mozaik, datowaną na połowę IV wieku naszej ery. Składa się z 5 paneli figuralnych przedstawiających narodziny Dionizosa, Ledę z Łabędziem, konkurs piękności między Kasiopeją i Nereidami, Apollo i Marsjasz oraz triumf Dionizosa. Jesteśmy w starożytnym mieście, obecnie terenie badań archeologicznych. W czasach neolitu było to miejsce oddawania czci bogini płodności, który następnie przeistoczył się w kult Afrodyty. Od XII wieku przed naszą erą do czasów chrześcijańskich w Palae Paphos znajdowała się świątynia Afrodyty i było to główne miejsce jej kultu na Cyprze. Wspomina o tym Homer i inni autorzy greccy i łacińscy. Sanktuarium działało do IV wieku, gdy w cesarstwie nakazano zamknięcie pogańskich świątyń.
to sala, gdzie znajdują się przedmioty związane ze świątynią Afrodyty. W sanktuarium tym nie było otaczającego czcią posągu Afrodyty. Moc bogini symbolizował stożkowy czarny betyl. Kamień był przedstawiony na rzymskich monetach jako centralny obiekt świątyni. Jest to świątynia wotywna z I wieku przed naszą erą. Jest okrągła, dach w kształcie stożka. Po środku motyw kwiatowy. Z przodu znajduje się otwór, w którym kiedyś istniały metalowe drzwi. Wewnątrz znajduje się niska podstawa, w której pierwotnie skrywały się przedmioty święte lub posąg bóstwa. Świątynie wotywne są przedmiotami niezwykle rzadkimi. Jest to jedyna na wyspie i stanowiły ofiary ważnych osobistości dla sanktuariów. Gliniany słój został znaleziony zakopany po brzegi w głębokim wykopie w podłodze sali starożytnego sanktuarium, datowany na XIV wiek przed naszą erą. Jeden z jego uchwytów jest ozdobiony fryzem wykonanym z odcisków dużych pieczęci, zgodnie z praktyką znaną na Bliskim Wschodzie. Fryz przedstawia zwierzę, drzewo życia i sfinksa. Być może słój miał znaczenie rytualne i był używany podczas ceremonii. Gliniana wanna została znaleziona zakopana w podłodze sali kolumnowej starożytnego sanktuarium i datowana jest na okres XIV do XII wiek przed naszą erą. Kształt wanny jest podobny do tych stosowanych w świecie minojsko-mykeńskim. Zapewne ma to związek z obecnością greckich Achajów na Cyprze. Duży zbiór artefaktów pochodzących z tutejszych wykopalisk zgromadzono w tutejszym muzeum. Na całym okolicznym terenie znajdują się liczne miejsca pochówków, datowane od późnej epoki brązu do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wśród nich znajduje się jedyny odnaleziony w okolicach Pafos grobowiec królewski z pochówkami Echetimosa i Timocharisa, królów Pafos z IV wieku przed naszą erą. Pozostałości rzymskiej willi Ledy znajdują się na południowy wschód od sanktuarium. Centralny panel zachowanej mozaiki z II wieku przedstawia Ledę z łabędziem. To oryginał mozaiki. Muzeum znajduje się w salach dworu z czasów panowania Luzynianów z XIII wieku. Były to rezydencje królewskiego zarządcy oraz centrum administracyjne regionu i nadzoru nad plantacjami i przetwórstwem trzciny cukrowej. Nazwa Petra Turomiu, dosłownie skała Rzymianina, pochodzi od bizantyjskiego Herosa Bazylego Digenisa Akritasa, który miał w tym miejscu bronić Cypru przed Arabami, miotając w ich kierunku olbrzymie kamienie. Według jednej z wersji legendy, duża skała znajdująca się częściowo na plaży, a częściowo w wodzie, została przez bohatera wyrwana z masywu Penda Dactylos w górach kyreńskich. Przy skale miała wyjść na brzeg narodzona z piany morskiej Afrodyta. Oddawano jej cześć w położonym niedaleko sanktuarium, z którego właśnie jedziemy. Lokalna tradycja głosi, że trzykrotne opłynięcie skały przyniesie nieśmiertelność i wieczną młodość oraz płodność i prawdziwą miłość. Inne wersje mówią o szczęściu, znalezieniu prawdziwej miłości albo o innych błogosławieństwach.
Sanktuarium znajduje się około 2,5 km od starożytnego miasta Kurion. Było to jedno z głównych ośrodków religijnych starożytnego Cypru, gdzie Apollo był czczony jako bóg lasów. Wydaje się, że kult Apolla w tym miejscu rozpoczął się już w VIII wieku przed naszą erą i trwał do IV wieku naszej ery. Większość zabytków, jakie można dziś oglądać, pochodzi z I wieku naszej ery. Na wschód od sanktuarium Apolla znajdują się ruiny starożytnego stadionu. Ma plan w kształcie litery U i miał 7 rzędów siedzeń, które pomieściłyby około 6 tysięcy widzów. Został zbudowany w II wieku naszej ery i był używany do końca V wieku. Drzewa oliwne istniały na Cyprze już w czasach neolitu, ale dopiero w latach 1600-1100 przed naszą erą wyspa stała się sławna z bogactwa oliwy z oliwek i wina. Jest to starożytna prasa do wyciskania oliwy z oliwek. Dobrze zachowane są dwa kamienne monolity z wyciętymi okienkami na prasę i 5 zbiorników, zabytek pod ochroną UNESCO. Głównym punktem dzisiejszego zwiedzania jest stolica Republiki Cypryjskiej, Nikozja lub Lewkozja. Wcześniej zatrzymamy się nad słonym jeziorem w Larnace przy meczecie Hala Sultan Teke. Legenda głosi, że została tu pochowana Haram, ciotka proroka Mahometa. Zgodnie z tradycją towarzyszyła ona arabskim najeźdźcom w 649 roku. Niefortunny upadek z muła pozbawił ją życia. Z całego świata ściągają tu muzułmańscy pielgrzymi. Popularnością Hala Sultan Teke ustępuje jedynie świątyniom w Mekce i Medynie oraz meczetowi Al-Aqsa w Jerozolimie. W okresie okupacji Cypru przez Osmanów statki muzułmańskie płynące wzdłuż wybrzeża opuszczały banderę w hołdzie dla świętego miejsca. Późną jesienią, gdy jezioro zamienia się z solniska w słone jezioro, przylatują flamingi. Przebywają tu do późnej wiosny.
Nikozja jest największym miastem, stolicą i siedzibą rządu Cypru. Według mitologii greckiej Lewkozja była syreną, jedną z córek Eszlusa i Melpomeny, a jej nazwę tłumaczy się jako Białe Państwo lub Miasto Białych Bogów. Jest najbardziej wysuniętą na południowy wschód stolicą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Stolicą Cypru jest od X wieku. Dzielnica ta jest przykładem tradycyjnej cypryjskiej architektury miejskiej. Budynki pochodzą z końca XVIII wieku, a materiałami budowlanymi są głównie drewno, piaskowiec i cegła mułowa. Wąskie, kręte uliczki łączą domy mieszkalne ze sklepami rzemieślniczymi, sklepami z pamiątkami czy kawiarniami. Laika Gajtonia znajduje się w obrębie starych murów miejskich i przeznaczona jest tylko dla pieszych. Muzeum mieści się w odnowionej XIX-wiecznej kamienicy, którą w 1885 roku wzniósł bogaty kupiec w posagu dla córki. Ekspozycja w interesujący sposób przedstawia życie codzienne Nikozji w ciągu stuleci. Przedmioty umieszczone na pierwszym piętrze dokumentują 3800 lat historii miasta, począwszy od 2300 roku przed naszą erą. Wyjątkowo ciekawe są eksponaty z czasów weneckich i frankijskiej dynastii Lusignanów. Polecamy odwiedzić to miejsce, tym bardziej, że wejście jest darmowe, a muzeum znajduje się w dzielnicy Laike Gajtona. Windą wjechaliśmy na 11 piętro, gdzie znajduje się małe muzeum z widokiem na całe miasto.
Wystawa przedstawia zdjęcia i opisy starej Nikozji. Tutaj można spojrzeć z góry na stronę turecką miasta, uznawaną przez społeczność międzynarodową za tereny okupowane przez Turcję. Podobnie jak wiele innych meczetów na Cyprze, niegdyś był kościołem chrześcijańskim, zniesiono go dla augustianów. W 1571 roku, już po podboju tureckim, generał Mustafa Pasza przekształcił kościół w świątynię muzułmańską. Właśnie w tym czasie dobudowano wysoki minaret. Swoją nazwę meczet zawdzięto legendzie, według której kalif Omar przebywał w tym miejscu podczas wizyty w Nikozji. Obok starego XVIII-wiecznego pałacu arcybiskupów znajduje się nowy, zbudowany przez arcybiskupa Makariosa III w latach 1956-1960. To oficjalna rezydencja i biuro arcybiskupa Cypru. Rzeźba z brązu Makariosa III, pierwszego prezydenta Cypru, znajdowała się na jego terenie, ale została przeniesiona do klasztoru Kykos. Chociaż Pałac Arcybiskupi nie jest otwarty dla publiczności, Muzeum Bizantyjskie, Biblioteka Arcybiskupstwa, Muzeum Sztuki Ludowej i Narodowe Muzeum Walii znajdujące się na jego terenie są otwarte dla publiczności. Pomnik Wolności został wzniesiony w 1973 roku, aby uczcić antybrytyjskich wojowników EOKA z cypryjskiego stanu nadzwyczajnego w latach 1955-59. Na szczycie konstrukcji posąg reprezentujący wolność czuwa nad dwoma bohaterskimi bojownikami, którzy ciągną za łańcuchy, aby otworzyć bramę więzienia, pozwalając greckim, cypryjskim więźniom, chłopom i duchownym uciec przed brytyjskimi rządami. Mury weneckie to najbardziej charakterystyczny element zabudowy Starego Miasta. Fortyfikacje te wzniesiono w 1567 roku. Mury mają 4,5 km długości, 11 bastionów i 3 bramy: Kireńską, Famagustyjską i Pafijską. Brama Famagustyjska powstała w 1567 roku. Zaprojektował ją wenecki architekt wojskowy Giulio Savorniano, wzorując się na bramie w kreteńskim mieście Chania. Na końcu ulicy Ledra znajduje się punkt graniczny, gdzie pieszo można przejść na północną część miasta okupowaną przez Turcję. Nikozja to jedyna na świecie stolica podzielona linią graniczną. Podziału dokonano w 1976 roku.
Kończymy wizytę w stolicy Republiki Cypryjskiej w Nikozji, pół godziny na kawkę i soczek. Następnie reprezentacyjnym deptakiem, który jest wizytówką w Nikozji, czyli ulicą Ledra, wrócimy na parking. Nazwa ulicy nawiązuje do starożytnego miasta Królestwa Ledra, założonego w 1050 roku przed naszą erą, które znajdowało się w centrum wyspy, gdzie dziś znajduje się stolica. Kompleks archeologiczny znajduje się w miejscowości Episkopii i leży w obszarze brytyjskiego terytorium Akrotiri. Administrowany jest jednak przez cypryjskie Ministerstwo Starożytności. Tożsamość Eustoliosa pozostaje nieznana. Po wielkim trzęsieniu ziemi w 365 roku postanowił on wybudować dom i przekazać go mieszkańcom zniszczonego miasta. Dom powstał na początku V wieku. Z biegiem lat stał się on ogólnodostępną przestrzenią publiczną i przekształcił się w duży kompleks budynków z łazienkami, kuchniami i innymi pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu. Przyjął więc formę publicznej przestrzeni wypoczynkowej i był doskonałym schronieniem dla mieszkańców. Składał się z 30 pokoi z mozaikowymi posadzkami. W najwyżej położonej części domu urządzono łaźnię. Największym skarbem są mozaikowe kompozycje symboli chrześcijańskich, takich jak ryba, gęś, kuropatwa i inne. Symbole te nadają domowi Eustoliosa tożsamość paleochrześcijańską i potwierdzają pełne rozpowszechnienie chrześcijaństwa w mieście Kurium po wielkim katastrofalnym trzęsieniu ziemi. Amfiteatr został zbudowany w II wieku przed naszą erą, a 100 lat później rozbudowany i wówczas dolny rząd siedzeń został usunięty. Amfiteatr przestał być wykorzystywany w IV wieku. Wokół niecki amfiteatru biegnie korytarz z 5 wejściami do audytorium, które obecnie może pomieścić 2000 widzów. W lecie wystawia się tu m.in. greckie tragedie. Agora rzymska w obecnym stanie jest budowlą z początku III wieku, z dodatkami datowanymi na okres wczesnochrześcijański. Została zbudowana na pozostałościach wcześniejszych budowli użyteczności publicznej, które były używane od końca IV wieku przed naszą erą do końca okresu helenistycznego. Agora z obu stron otoczona jest portykami z marmurowymi kolumnami. W północno-zachodniej części agory znajduje się imponująca łaźnia publiczna i nimfeum, które zaopatrywało miasto w wodę.
Kompleks był wykorzystywany do VIII wieku, wtedy został zniszczony podczas najazdów arabskich. Na południe od Agory znajdują się pozostałości dużego kompleksu budynków należących do trójnawowej bazyliki zbudowanej w V wieku. Była to imponująca budowla i zapewne budziła podziw. Ozdabiały ją mozaiki podłogowe i ścienne oraz liczne rzeźby. Obok odkryto pozostałości domu, który prawdopodobnie był rezydencją biskupa, oraz baptysterium w formie małej bazyliki z babińcem. Dom pochodzi z drugiej połowy III wieku naszej ery. Posiada centralny dziedziniec z korytarzami ze wszystkich czterech stron i pokojami wychodzącymi na nie. Wśród mozaik, które zdobią wschodnie i południowe skrzydła dziedzińca, najważniejsze są te w skrzydle wschodnim, przedstawiające rzadko spotykaną na Cyprze scenę walki gladiatorów. Była to willa rzymska z pierwszej połowy IV wieku naszej ery z centralnym dziedzińcem perystylowym. Niektóre pokoje zdobiły podłogi wyłożone mozaiką. Najciekawsza posadzka przedstawia popularną opowieść o ujawnieniu prawdziwej tożsamości Achillesa przez Odyseusza na dworze króla Lykomedesa w Skyros. W kościele tym znajdują się relikwie świętego Ermogenisa, który za szerzenie chrześcijaństwa został stracony przez władcę wyspy Samos. Trumna ze szczątkami świętego została wrzucona do morza, a następnie wyłowiona przez wiernych mieszkańców starożytnego miasta Kuri. Ermogenis spoczął w kościele, który wybudowali w IV wieku wierni. Obecny kamienny kościół powstał w miejsce starego w XVII wieku. W Warowniu wznieśli szpitalnicę w 1191 roku i wkrótce założyli tu swoją główną siedzibę. Cofamy się w czasie do 2009 roku. Zamek w Kolosji zwiedzamy z najlepszym przewodnikiem Bartkiem. W 1210 roku zamek przeszedł w ręce Joannitów i był siedzibą wielkiego mistrza, Grand Commandora. Nazwa ta przetrwała w słodkim winie Commandoria, które do dziś produkowane jest na tym terenie według receptur sprzed 8 stuleci. Na przełomie XIV i XV wieku zamek był kilkakrotnie niszczony przez Genueńczyków i muzułmanów. W obecnym kształcie został zbudowany w 1454 roku. Góry.
Średniowieczny zamek Limassol znajduje się w samym sercu Starego Miasta, tuż przy Starym Porcie. Według tradycji to tutaj Ryszard Lwie Serce poślubił Berengarię z Nawary i koronował ją na królową Anglii w 1191 roku. Mury obronne mają duże znaczenie archeologiczne i są uważane za fragmenty znacznie większego zamku. Dokładna data budowy fortu nie jest znana. Według Etienne de Lusignan został zbudowany w 1193 roku. Przez lata fort był atakowany przez wielu najeźdźców, doznając dalszych zniszczeń podczas trzęsień ziemi w 1567 i w 1568 roku. Ostatecznie w 1590 Turcy odbudowali fort w jego obecnej formie. Pierwotny fort był większy od późniejszego, w skład którego wchodziły niektóre części dawnego budynku, takie jak dwie podłużne sale parteru. Pod salą wschodnią znajduje się piwnica z celami, która do 1950 roku służyła jako więzienie. Dziś w forcie mieści się Muzeum Średniowiecza Cypru.
Legenda głosi, że na Cyprze w IV wieku panowała długotrwała susza, co przyczyniło się do wielkiego namnożenia jadowitych węży. Aby ratować mieszkańców, święta Helena, powracając z Jerozolimy, sprowadziła cały statek kotów, które problem węży rozwiązały radykalnie. Od tego czasu Cypryjczycy z szacunkiem i sympatią traktują te zwierzęta. Tyle legenda. Przez wiele lat bezpańskie koty mieszkały wokół klasztoru Agios Neophytos. W czerwcu 2011 koty przeniesiono na parking, na którym zaparkowaliśmy naszą szaloną świnkę. Wolontariusze dwa razy dziennie karmili koty, ale brakowało opieki weterynaryjnej. W listopadzie 2011 Dawn Food i jej mąż Mark zaopiekowali się kocientami i stopniowo powstawał Cat Park, który istnieje do dzisiaj. W lutym 2013 po ogromnym wysiłku kilku wolontariuszy zebrano 10 tysięcy euro na zainstalowanie ogrodzenia i ochronę kotów przed stadami psów myśliwskich i ruchliwą drogą do klasztoru. Dziś Cat Park jest domem dla około 900 kotów, które są codziennie karmione i pielęgnowane. Monaster został założony na początku XII wieku przez pochodzącego z Lewkary eremitę Neofitosa. Legenda głosi, że własnymi rękoma wykuł on 3 jaskinie w zboczu góry. W jednej był kościół, w drugiej kaplica, a w trzeciej pustelnia. Ściany i sufity były ozdobione malowidłami. W skalnej pustelni Neofitos napisał kilka ksiąg, w których szczegółowo przedstawił życie na wyspie w XII wieku. W miarę upływu lat monaster rozrastał się, budynki stojące dzisiaj wokół dziedzińca pochodzą z XV wieku. Szczątki Neofitosa są przechowywane w kościele, kości w drewnianym sarkofagu. To pierwotnie bizantyjski fort znajdujący się u wejścia do portu w Pafos. Został wzniesiony w czasie przynależności wyspy do Cesarstwa Bizantyjskiego. W XIII wieku zapanowania królów Cypru z dynastii Lusignan obiekt został przebudowany. W czasie walk wenecko-tureckich w 1570 Wenecjanie zniszczyli twierdzę. Po opanowaniu Cypru przez Turcję został zmodernizowany i ponownie przystosowany do celów obronnych. Następnie pełnił funkcję więzienia. Thank you.
doskonałą atmosferę do piknikowania. Wspaniała przyroda Cypru oferuje również piękne wodospady. Jednym z nich jest wodospad Milomeris. Nazwa wodospadu wywodzi się z połączenia dwóch słów Milos i Meros. Milos w dialekcie cypryjskim oznacza mokre, a Meros oznacza miejsce lub lokalizację. Dlatego Milomeris oznacza mokre miejsce. Dwa kilometry podejścia do parkingu, tak kończymy zwiedzanie Cypru i wracamy do hotelu. Ostatni dzień pobytu na Cyprze, dzień bez wyjazdów i bez zwiedzania. Zostajemy w hotelu aż do wieczornego wyjazdu na lotnisko w Pafos. Dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca tej relacji. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy na dalsze wycieczki z nami.